Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Radio Wilno, audycja Rozmowa Dnia. Wita się z Państwem Beata Naniewicz. Dzisiaj gościem audycji jest pani Krystyna Adamowicz, polska dziennikarka na Litwie, absolwentka zagrożonej szkoły średniej imienia Joachima Lelewele w Wilnie, słynnej piątki. Wilnianka nagrodzona Złotym i Kawalerskim Krzyżem Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, laureat konkursu dziennikarskiego Orle Pióro, osobowość Warmii i Mazur. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam Państwa. Od 2 lat nad szkołą Lelewele wiszą czarne chmury. W telegraficznym skrócie można sformułować 2 problemy. Władze wciąż nie zgadzają się na to, by szkoła uzyskała status gimnazjum i chcą jej zabrać historyczny budynek na Antokolu. Jak problem i zagrożenie postrzega pani, absolwentka legendarnej piątki? Dla nas, absolwentów tej szkoły, to jest bardzo wielki cios. My już jak gdyby widzimy, że od wielu, wielu lat ta szkoła piąta, nasza piąta, teraz Joachima Lelewele, jest zagrożona przez właściwie wiele, wiele władz naszych wileńskich i nie tylko wileńskich. Mimo to nasze, mimo starsze pokolenie, bo są w naszym tym, w tej grupie zawsze wierni piątce, są ludzie, którzy ukończyli szkołę w 45 roku, w 46 roku. Przychodzimy na te nasze spotkania i myślimy zawsze, w jaki sposób mamy pomóc szkole. Bardzo byłoby przykro, gdyby ta historyczna szkoła, legendarna szkoła, która bierze początki ze słynnej na całą, ja bym powiedziała, Polskę, gimnazjum imienia króla Zygmunta Augusta, która wydała światu 2 noblistów, która wydała takie pięknych takich ludzi, takich mądrych, i jak Konwicki, jak Wanikowicz, jak wielu innych. I raptem gdyby nie było gimnazjum, gdyby nie było szkołą średnią, no teraz jest inaczej, to dla nas jest ogromny, ogromny cios. No i wobec tego staramy się zrobić wszystko, co od nas zależy, co od nas już ludzie tak starszego pokolenia, co my możemy zrobić. Tylko z jakąś akcją taką, no, protestu, prośby, miłosierdzia nawet jakiegoś właśnie. W tym roku nawet mówimy sobie, przecież rok miłosierdzia. Dlaczego nasze władze wileńskie nie mogą tego zrozumieć, że dla nas to jest polskość, to nie tylko szkoła, to nie tylko szkoła polska, ale tutaj urodziła się w tej szkole właśnie Polska i ona przetrwała przez tyle lat. Jeśli chodzi o te 2 lata, owszem, te 2 lata są szczególne, dlatego że idzie reorganizacja oświaty, chodzi o zdobycie statusu właśnie w gimnazjum, ale na szkole te czekają bardzo dawno, od wielu czasów, i uważam, że najgorsze sprawy rozpoczęły się od tego, gdy została rozbita, ja bym powiedziała, ta najstarsza polska szkoła o stuletnim życiorysie w Jerozolimkach. Ona została podzielona. I co my teraz mamy? Tutaj balagan z tą Wiewulskiego, która, gdzie przeszli uczniowie niektórzy, i prawie zanika jerozolimski pion polski. Właśnie chciałam zauważyć, że jak powstała ta szkoła imienia Wiewulskiego, ona była jakiś czas podstawową, potem średnią, potem znów podstawową. I nawet był taki otwartym tekstem, mówiło się o tym uczniom po klasie 10, tylko nie idźcie do Lelewele. Tylko to jest bardzo przykre, że w naszym polskim środowisku mogą być też takie podziały, mogą być takie nieporozumienia, kocham, nie kocham, nie myśląc o losie dzieci, o losie uczniów. Pani Krystyno, historia piątki to historia polskości, powiedziała pani, występując na wiecu w obronie polskiego szkolnictwa, który odbył się w ubiegłym tygodniu przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Wilnie. Tak jak pani wspomniała, szkoła wydała na świat noblistów, w piątej szkole powstała Wilia. To jest, można powiedzieć, perła polskiej oświaty. Jak pani uważa, może to jest przyczyną ciągłych prób zadania ciosu szkole?
Właśnie tak, tak ja uważam, że to jest właśnie jakby chęć wyeliminowania na Antokolu, na tej takiej dzielnicy, gdzie teraz już może mniej Polaków mieszka. Mimo to do tej szkoły przecież przyjeżdżają i z cegielni dzieci, i z innych te dalej miejscowości. Tam największe skupisko Polaków. No i chcą właśnie rozbić, chcą to wyeliminować polskość. A ona urodziła się właśnie jeszcze, jeśli przypomnieć te pierwsze Pierwsze lata tej piątej szkoły, kiedy były, ona powstała w 1944 roku. To jest unikalna rzecz, bo była jeszcze wojna, jeszcze w Prusach Wschodnich, a już Polacy zebrali się, już powstało takie hasło, że będzie otwarta polska szkoła średnia, i tłumy przyszły na hasło, właśnie ona wtedy była tylko na Ostrobramskie, tutaj gdzie obok Filharmonii, tłumy przyszły tych dzieci, żeby być w polskiej szkole. I oni postawili tą szkołę na nogach. Ona była absolutnie rozbita po wojnie. Trzeba było szyby wstawiać. No, rodzice wstawiali. Trzeba było palić swoim drewnem, przynosili swoje drewno do szkoły, żeby było ciepło. Ale ducha tego, jaki był wtedy polskości, nawet w tych skromnych warunkach, kiedy przeszli do tego gimnazjum profesorowie z króla Zygmunta Augusta, a niektórzy z uniwersytetu, bo przecież wiadomo, że w czasie wojny Uniwersytetu Polskiego i w czasie litewskich nie było. Profesorowie wszyscy pracowali albo w tajnych kompletach, a potem przyszli właśnie do nas, do piątej szkoły. I to było coś takiego unikalnego. I wtedy właśnie nawet wtedy jeszcze nie było wili, ale już w samej szkole powstawały takie kolektywy polskie, które miały możliwość co roku w Filharmonii występować, zrobić koncert. Tłumy, szalone tłumy ludzi przychodzili na te koncerty wtedy jeszcze nie wili, a po prostu uczniowie piątej szkoły. No i dlatego takie rdzeń pozostał tych Polaków, którzy potem przenieśli się jak gdyby do willi, która powstała już jak oni wszyscy byli właśnie studentami tytułu naszych wileńskich uczelni. Czyli to polskość jest w każdym calu, w każdym szwie tej szkoły, w każdym kąciku szkoły tej piątej jest ta polskość. Mam prośbę do tych z Państwa, którym jest drogie polskie szkolnictwo i którym jest droga piątka. Przyjdźcie na spotkanie absolwentów placówki 26 czerwca o godzinie 15. Podpiszemy się pod wspólną petycją w obronie piątki, powiedziała Pani podczas już wspomnianego wiecu. Zdegradowanie dzisiejszej piątki to cios wszystkiemu, co stworzyli dla swego rodzinnego kraju Litwy Polacy, którzy tu zostali. To ci ludzie podejmowali z ruin powojennych miasto, czytamy w petycji. Petycję do władz Polski i Litwy absolwenci podpisali również w ubiegłym roku. Pani Krystyno, były odpowiedzi? No bardzo przykro mnie powiedzieć o tym, że odpowiedzi były, albo ich nie było, albo były po prostu grzecznościowe. No na przykład z prezydentury, z urzędu prezydenta otrzymaliśmy. Dziękujemy za ujawnienie tych spraw. Te wasze problemy przekazaliśmy wasze do mera Wilna, pana Siemaszusa, który wiadomo, że mer Wilna wiadomo jakiego w jakim kierunku pracuje, jeśli chodzi o tą piątą szkołę, czyli oni chcą zdegradować tą szkołę. Mam pewne takie usprawiedliwienie dla tych z polskiej strony, co wysłaliśmy. To był okres nowych wyborów w Polsce i dlatego takie nie mogli podejmować takiej większej decyzji. Teraz wysyłamy będziemy również składać podpisy, znowu przyszykowaliśmy taką petycję i będziemy, również pójdą te listy do Senatu, do prezydenta, do ministra edukacji. Oczywiście, dlaczego mogą nam zarzucić, dlaczego my do Polski zwracamy się? Dlatego, że właśnie absolwenci naszej piątej szkoły, bardzo wielu wyjechało do Polski i oni rozsławili to, oni tam podnosili jak gdyby też w Polsce tej gospodarkę i zajmowali bardzo wysokie stanowiska. Niektórzy, tak jak mamy takiego zastępcy głównego prokuratora z czasów solidarnościowych, pana Stefana Śnieżko, który zawsze przybywa do nas. To są ludzie, którzy bardzo wiele zrobili również dla Polski. No, a część, która tutaj została, zrobiła dla Litwy. Także to są takie bardzo ważne sprawy, ja uważam. I dlatego wysyłamy te petycje do obu państw.
26 czerwca, godzina 15, niedziela, spotkanie przy historycznym budynku szkoły, ale przedtem absolwenci będą się modlili. Gdzie i kiedy, pani Krystyno? Będzie msza święta w kościele Ducha Świętego o godzinie 10:30 w niedzielę również 26. Potem o 15 będzie to spotkanie, jak zawsze przy tych starych gmachach na Piaskach. Zawsze robimy tam na pamiątkę swoje zdjęcie, a przebywa osób gdzieś 70, 80. Mam nadzieję, że w tym roku, ponieważ prosimy przybycie nie tylko absolwentów piątki, ale prosimy w ogóle Wilnian, którym jest sprawa tych polskich szkół i polskości jest ważna. Prosimy do nas o przybycie. Zrobimy również wspólne zdjęcie i również poprosimy o podpisy pod tą nową już petycją. Potem idziemy to są wielkie przeżycia nawet, jak ustawić się do tego zdjęcia, jak zrobić zdjęcie, żeby ono było w ogóle, żeby każdy był naświetlony, każdy był pokazany. No, potem idziemy do szkoły, tam wchodzimy do Izby Pamięci. Tam również wiele, wiele wzruszeń ta Izba Pamięci daje, dlatego że tam są różne portrety z tych pierwszych dyrektorów. Tam są jakieś listy, jakieś albumy z różnych lat. Ludzie szukają siebie, ludzie widzą, ludzie wspominają. No i już na sali mówimy, najczęściej dotychczas mówiliśmy o takich sprawach naszych, bieżących, jak ułożyło się życie u ludzi. A teraz jesteśmy pod jednym tym takim tym problemem, to będziemy właśnie na temat, co my możemy dalej zrobić jeszcze, żeby ta szkoła piąta, szkoła imienia Joachima Lelewele została w tym gmachu, a nawet my mówimy o tym, że przecież to nie jest taka trudna sprawa, żeby tą szkołę przenieść do tych gmachów na Piaskach, na tych historycznych gmachach, gdzie teraz znajduje się progimnazjum litewskie, a całość tego gmachu oddać litewskim progimnazjum. To byłoby absolutnie logiczne i absolutnie do zrobienia taką sprawę. No i mamy nadzieję, że nasz głos też zostanie usłyszany. Zresztą taką propozycję zawarli państwo w petycji, prawda? Tak. I mają państwo nadzieję, że władze wileńskie usłyszą? No mamy nadzieję, będziemy wszędzie pukać, stukać, prosić, błagać, no nie wiem, mamy taką grupę, taką inicjatywną właśnie tego towarzystwa Zawsze Wierni Piątce. Także no nie tracimy nadziei na rozsądek i jakąś życzliwość do Polaków właśnie tych rządzącej władzy w miasta Wilna. Rozumiem, że jest pani optymistką jednak ostatecznie. No ostatecznie. Pomimo, że zna pani te litewskie realia trudne dla Polaków. Ja całe życie byłam optymistką i teraz nadal jestem. Chociaż tutaj bardzo mgliście to wygląda. No życie pokaże. Wiadomo już, z jakich państw przylecą absolwenci? No, że z Polski przyjedzie wielu, to już na pewno wiem. No, nie miałam kontaktu teraz z tym Anglikiem naszym, który między innymi Adam Mickiewicz się nazywa, ale bardzo możliwe, że z Hiszpanii przyleci Halina Znajdzielowska. Była tutaj u nas pianistką znaną, no i również ukończyła szkołę. Bardzo lubiany człowiek, bardzo, bardzo kochana taka nasza Halina Znajdzielowska. Bardzo. Właśnie ona też za te pierwsze koncerty, jako że pianistka, prowadziła, pomagała przeprowadzić różne. Jej bardzo wiele zawdzięczamy, jeśli chodzi o właśnie stworzenie tego klimatu artystycznego w szkole. Pani Krystyno, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymamy kciuki za państwa starania. Przypominam, że gościem dzisiejszej audycji Rozmowa Dnia była pani Krystyna Adamowicz, polska dziennikarka na Litwie, absolwentka wciąż zagrożonej szkoły średniej imienia Joachima Lelewele w Wilnie, słynnej piątki. Na kolejną audycję zapraszam państwa w poniedziałek, 27 czerwca. Początek Rozmowy Dnia o godzinie 9:30. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję również.